Cześć. Kilka tygodni temu nagrywałem Wam materiał odnośnie szlifierki Parkside Performance bezszczotkowej, super fajnej, no bo cięła fajnie. Po kilku cięciach, no zbytnio się nie napracowała, powiem szczerze, nastąpiło coś takiego. Szlifierka się nie włącza. I teraz tak. Odblokowujemy. Tylko słychać takie pip pip, żeby nie było najmocniejsza moc i nic się nie dzieje. Słychać jakby chciał wystartować, ale nie ma siły. Powiem Wam, że nie mam szczęścia do tych narzędzi performance. Bo to już jest drugie moje narzędzie performance, które nie działa. Pierwsza była zakrętarka, którą dwukrotnie okazała się niewypałem. Więc no, jak za te pieniądze, gdzie szlifierka kosztuje 300, to chyba jednak nie warto. A zielona dużo lepiej działała niż to, także chyba jednak lepiej kupić te zielone, aniżeli przepłacać za performance, które i tak, jak widać na załączonym obrazku, nie chcą działać. Widać, że bateria naładowana do pełna, także i ani drgnie. Tyle na dzisiaj. Cześć.